Witam Państwa serdecznie w kolejnej edycji Warsaw Security Summit, w której mam przyjemność wziąć udział. Nazywam się Jakub Kozak, reprezentuję firmę Genetec. Genetec w roku 1997 wprowadził na rynek system Omnicast, jeden z pierwszych systemów w pełni IP, systemów monitoringu wizyjnego. Rozpoczęliśmy tę rewolucję IP chwilę po wprowadzeniu kamery, pierwszej na świecie kamery IP przez firmę Axis w roku 1996. Od samego początku zależało nam na otwartości rozwiązania i na bardzo wysokim poziomie cyberbezpieczeństwa naszych produktów. Dzisiaj jesteśmy wiodącym producentem systemów VMS, nadzoru wizyjnego. Jesteśmy największym globalnie producentem systemów VMS na rynku. W naszej ofercie znajdują się systemy bezpieczeństwa, takie jak monitoring wizyjny, kontrola dostępu i systemy wspomagania decyzji oraz korelacji danych. To, co wyróżnia nasze podejście do zabezpieczeń, to tak zwana unifikacja. My głęboko wierzymy, że systemy zabezpieczeń, żeby były skuteczne, muszą ze sobą współdziałać i dane z różnych systemów muszą być współdzielone. Tak, żeby operator, mając dostęp do wszelkich istotnych zdarzeń i wszelkich informacji z różnych systemów, mógł podejmować szybkie i właściwe decyzje dotyczące bezpieczeństwa. Realizujemy to właśnie przez unifikację i odróżniamy bardzo wyraźnie unifikację od integracji. O szczegółach naszych rozwiązań więcej powie mój kolega Tomasz Nawrat. Tomek pokaże również fragment naszego systemu w działaniu i omówi dokładniej tę niezwykle istotną różnicę pomiędzy integracją a unifikacją. Oprócz korzyści, jakie daje otwarta architektura, chciałbym również przybliżyć ogromne różnice, jakie są pomiędzy zunifikowanym a integrowanym rozwiązaniem. Poznajmy je zatem, poglądając na poniższy slajd. W przypadku zunifikowanej platformy potrzebujemy jeden fizyczny serwer, na którym jest zainstalowane jedno oprogramowanie Security Center, które obsługuje nasz VMS, również i system kontroli dostępu. Potrzebujemy jedną stację roboczą do konfiguracji, jak również tą samą jedną stację do monitoringu naszego systemu. W przypadku systemu zintegrowanych, jak widzimy po prawej stronie, musimy tą liczbę podwoić. Docierają do nas na platformie zunifikowanej, są skonsolidowane, to znaczy znajdują się w tym samym miejscu. A to zatem idzie, wszystkie raporty, które musi operator wygenerować, stają się tak naprawdę szybsze i łatwiejsze do wygenerowania. Dodatkowo zawierają materiał wideo powiązany z każdym przejściem. Genetec potrafi federować systemy, które są od siebie geograficznie oddalone w taki sposób, że operator obsługujący na przykład na co dzień system monitoringu w Warszawie, jeżeli federuje dodatkowo system we Wrocławiu czy też w Nowym Jorku, tak naprawdę nie widzi różnicy, ponieważ system jest federowany w taki sposób, jakby był częścią tego samego jednego systemu. Należy pamiętać również o szkoleniach dla naszych operatorów. W przypadku zunifikowanej platformy potrzebujemy tylko jedno szkolenie. W przypadku integracji, niestety, tych szkoleń musimy wdrożyć więcej, gdyż nasz operator musi posiąść wiedzę na temat systemu A, B lub również i C. Chciałbym również spojrzeć na to, albo pokazać Państwu jeszcze troszeczkę pod innym kątem. Wyobraźmy sobie naszą sieć IP, w której mamy naszą zunifikowaną platformę, tak naprawdę tylko z monitoringiem wideo na początek. Czyli mamy nasz jeden serwer, naszą jedną stację roboczą oraz kamery. Jakiś czas później klient końcowy chciałby rozbudować swój system, dokładając czytniki, jak również i kontrolery drzwi. Ale dokładamy to wszystko w ramach tej samej platformy, czyli dokładamy nasz fizyczny hardware, jeżeli chodzi o te czytniki i nic poza tym. Później możemy dodać na przykład IP intercomy, jak również dodatkowym modułem może być nasz plan manager, aby jeszcze zwiększyć naszą świadomość podczas monitoringu. W przypadku systemów zintegrowanych, zaczynając od monitoringu wideo,
sytuacja wygląda bardzo podobnie. Natomiast gdy chcemy nasz system rozbudować o kontrolę dostępu, musimy dołożyć kolejny fizyczny serwer z kolejnym oprogramowaniem, nasze czytniki i kontrolery, oczywiście drzwi, i tym razem dodatkowym serwerem, który musi tutaj zaistnieć, jest nasza bramka integracyjna, nasz serwer, ponieważ platforma A i B nie została nigdy napisana, aby współpracować ze sobą, prawda? Więc tutaj musieliśmy stworzyć, czy musimy pamiętać o systemie integrującym te dwa systemy, aby mogły się ze sobą wspólnie komunikować. No i dokładając na przykład interkomy, nasz system się dosyć mocno rozbudowywuje. Nie tylko zwiększa to nasze oczywiście koszty związane z postawieniem kolejnych fizycznych serwerów, jak również i stacji roboczych. Jednym ze sposobów, aby zobaczyć swoje bezpieczeństwo i operacje, są dashboardy GeniTech, czyli tak zwane pulpity nawigacyjne. Są to konfigurowalne zadania, które łączą urządzenia w czasie rzeczywistym z raportami. Za pomocą dashboardów otrzymujemy kompleksowy podgląd wydarzeń zachodzących w Twoim systemie poprzez dostęp do wykresów, histogramów w jednym centralnym miejscu. Nadążanie za rosnącą liczbą zdarzeń, alarmów i danych gromadzonych przez system bezpieczeństwa wymaga stałej uwagi. Skupienie się na ostatniej sytuacji kryzysowej sprawia, że łatwo stracić z oczu inne ważne zdarzenie. Dashboardy przedstawiają wydarzenia z odpowiedniej perspektywy i pomagają zidentyfikować potencjalne problemy wcześniej, które następnie przeradzają się w rzeczywiste problemy. Niezależnie od tego, czy nadzorujemy bezpieczeństwo pracowników i gości w rozległym kampusie, bądź odpowiadamy za utrzymanie potężnego systemu bezpieczeństwa, dashboardy GeniTech ułatwiają życie operatora oraz zapewniają wyjątkowe wrażenia dostosowane do jego codziennych operacji i potrzeb. Synergy CloudLink to potężne, inteligentne, uniwersalne urządzenie zapewniające większą elastyczność w doborze sprzętu dla systemu kontroli dostępu. Zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa dla pracowników i zasobów poprzez natywne wsparcie dla sprzętu do sterowania drzwiami i zamkami elektronicznymi od wiodących dostawców. Synergy CloudLink został zaprojektowany w celu zaspokojenia zapotrzebowania klientów na niezastrzeżoną, niezamkniętą kontrolę dostępu.